Dawid, inauguracja rundy rewanżowej, można powiedzieć powtórka z rozrywki 0-0 z Lechem Poznań. No tak, bardzo się cieszymy z tego punktu, choć była szansa dzisiaj na 3. Ale szanujemy to, co mamy w kieszeni i piłamy te punkty, żeby jak najwięcej ich uzbierać, po prostu zapomnieć o tej końcówce tej rundy pierwszej. I dzisiaj faktycznie wymazaliśmy tamtą końcówkę, gdzie powiedzmy sobie szczerze, fatalnie wyglądaliśmy i dzisiaj pokazaliśmy, że organizacja gry była na wysokim poziomie i Lech ciężko było mu stworzyć sytuację bramkową, dlatego jestem zadowolony z postawy chłopaków. Czyli można powiedzieć, że przerwa na reprezentację dużo dała zespołowi? Tak, powiedzieliśmy sobie kilka mocnych słów, że po tym meczu z Wisłą Kraków to tak nie może wyglądać, że nie walczymy za ten klub i że wyglądamy za przeproszeniem jak leśne dziadki. No i dzisiaj pokazali chłopaki, że jak się sprężymy, to potrafimy naprawdę tą organizację gry mieć na wysokim poziomie i nawet Lech Poznań miał ciężko zrobić jakąkolwiek sytuację bramkową, tak? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Lech Poznań przez pierwsze 15 minut wyglądał na groźniejszy zespół. Później jednak gra się wyrównała i pokazaliście, że potraficie postawić się twardo faworytowi tego spotkania. No tak, no nieraz już pokazywaliśmy, że z tymi lepszymi drużynami nam się nawet lepiej gra, bym tak powiedział, tak? Ale dzisiaj kluczem do tego punktu, który bardzo szanujemy, była organizacja gry całego zespołu w defensywie, tak? Wiedzieliśmy, że Lech Poznań ruszy na początku. Mieliśmy przetrzymać ten napór Lecha i to się udało, tak? Po 10 minutach, po 15 Lech troszkę zgasł, a my mieliśmy swoje sytuacje, których szkoda, że nie wykorzystaliśmy. Tak jak mówię, cieszymy się z tego punktu, bo naprawdę każdy z nas by tutaj punkt przed meczem wziął w ciemno. Cieszy to, że na zero z tyłu. Troszkę martwi, że jednak z przodu nie potrafimy, mimo że stwarzamy sobie fajne sytuacje, no ta piłka nie może wpaść do bramki. No tak, cieszy postawa, że cały zespół dzisiaj w defensywie pracował bardzo dobrze, ale cieszymy się też z tego, że te sytuacje były, tak? No nie strzeliliśmy, no taka jest piłka, ale były, tak? I nawet mogę powiedzieć, że lepsze jak Lech Poznań. Mieliśmy te sytuacje. Miejmy nadzieję, że w meczu z Arką coś wpadnie i też będzie na zero z tyłu. Wydawać by się mogło, że Lech lekko was zlekceważył w tym spotkaniu. Myślał, że łatwo zdobędzie 3 punkty, a jednak Sandecja, tak jak powiedziałeś wcześniej, potrafi grać z tymi mocnymi. Przed wami teraz daleka podróż do Gdyni i również ciężki rywal, jakim jest Arka Gdynia. Czy nas zlekceważył? No, może powiem inaczej, my postawiliśmy wysoko poprzeczkę Lechowi, tak? Nie sądzę, że taki zespół klasowy lekceważy jakiegokolwiek przeciwnika. Po prostu my dzisiaj zagraliśmy jeden z lepszych meczów organizacji w defensywie i to był klucz do defensywy. Co do meczu z Arką, kolejny następny mecz. Arka gra specyficzny futbol, bardzo siłowy. Wyrzuty dalekie z autu i stały fragment gry. Naprawdę ciężkie spotkanie, ale tak jak mówię, no, w końcu musimy przywieźć jakieś punkty też z wyjazdu.